Szczęść Boże, w czwartą niedzielę Adwentu. Między zobowiązaniem zawarcia małżeństwa a ślubem dwojga ludzi wydarzyła się rzecz nieprawdopodobna. Bóg przez archanioła Gabriela przychodzi do człowieka prosić o zgodę na naprawienie ludzkości. Jak podaje nam święty Anselm, ten, który miał moc stworzenia wszystkiego z niczego, zaprzeczył odnowieniu tego, co zbezczeszczono bez zgody Maryi. Bóg mógłby to uczynić, ale nie chce bez udziału człowieka. Nie ma wątpliwości, że Józef i Maryja byli wspaniałymi osobami. Byli w sobie zakochani, ale Bóg zapragnął przeprowadzić ich przez próbę bardzo wymagającą i okoliczności bardzo niezręczne. Według prawa mojżeszowego Józef powinien publicznie oskarżyć Maryję, aby została ukamienowana za domniemane cudzołóstwo. Tego jednak nie czyni, bo wie, że to zbyt poważny ruch. Podejmując myśl o odesłaniu Maryi, wykazuje się niesłychaną klasą, ponieważ starając się ją uchronić, sam schodzi na dalszy plan. Dlatego Józefa nazywamy sprawiedliwym. Próba, której doświadcza Józef, jest porównywalna do tej, jakiej doświadczył Abraham. W obu przypadkach Bóg prosił o oddanie tego, kto najcenniejszy w ich życiu. Najbardziej ukochanej osoby. Nic złego się nie wydarzyło, bo Bóg znalazł wiarę w tych, których sprawdzał. A znajdując wiarę, mógł powierzyć im bardzo poważne zadania. Józef w swoim posłuszeństwie wobec anioła przypomina także postać patriarchy o tym samym imieniu, który potrafił zrozumieć Boży plan wyrażony w snach. Otrzymując wskazanie, że ma przyjąć bez lęku Maryję i dzieciątko jako własnego syna, ma dopełnić prawa i nadać mu imię, a ono brzmi: Bóg zbawia, Jezus. No to jest jego misja. Misja przyjmowania i realizowania Bożego planu w swoim życiu. Ale ta misja ma wpływ na resztę społeczności. Decyzja jednego człowieka oddziaływuje w każdym kierunku na innych ludzi. I o tym musimy pamiętać, zanim pochopnie w czymkolwiek postąpimy. A przy tym wszystkim nie padło żadne słowo z ust Józefa. Papież Benedykt XVI, nawiązując do milczenia Bożego opiekuna, pisze: pozwólmy się zarazić milczeniem świętego Józefa. Jest nam to bardzo potrzebne. W tym czasie przygotowania do Bożego Narodzenia postarajmy się skupić w sobie. Co miał na myśli papież? Zapewne to, że Bóg nie tylko prosi o pozwolenie na działanie w naszym życiu, ale jednocześnie zaprasza nas do wzięcia udziału w jego planie. Skupienie się w sobie to wejrzenie na wszystkie wydarzenia z naszego życia, których zawiedliśmy, i na te, w których okazaliśmy się sprawiedliwi. Plany Boga zawsze są na szeroką skalę. Nie dotyczą tylko jakichś drobiazgów. Bóg, wybierając Maryję na matkę jego syna, wybrał także Józefa na opiekuna. Uczynił go obrońcą i opiekunem rodziny, a także przykładem człowieka wiary i pracy. Chciałoby się powiedzieć, że Józef nie ma nam nic do powiedzenia. I owszem, tak jest, jeśli tylko o słowa chodzi. On w milczeniu słucha słowa Boga, rozważa je i działa. Bez rozgłosu i bez słowa, ale nie bez cierpienia. Milczenie Józefa jest przestrzenią, w której można dostrzec i jego związanie z Bogiem, bo od niego czerpie siłę. A dzięki temu może wypełnić wszelkie zobowiązania. Możemy się zastanawiać, na ile on wszystko rozumiał z tego, co się dzieje, z roli, jaką odegra Jezus. Jednak żadna odpowiedź, do jakiej dojdziemy, nie zmieni faktu, że Józef nie cofnął swojego tak powiedzianego Bogu. Otwierając się na zupełnie nowe życie, zaryzykował wszystko, a poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. Ksiądz Bosko mówił: żadne kazanie nie jest bardziej skuteczne od dobrego przykładu. Czasem znajdujemy się w sytuacji, w której żadne z możliwych rozwiązań nie jest korzystne. Józef jako człowiek prawa chciał się go trzymać. Kamienowanie nie wchodziło w grę, bo przecież sam Maryję wybrał nas za żonę. Gdyby wieść, że nie jest on ojcem dziecka, naraziła ich na zniesławienie, a odesłanie jej z listem, że znalazł w niej coś odrażającego, byłoby kłamstwem. Najgorsze, że w takich chwilach nawet nasza modlitwa niewiele przynosi rozwiązań, bo Bóg jakby nie słyszał o naszym problemie. Co więc zrobić? Wtedy wybieramy najmniejsze zło. Podejmujemy decyzję. Nagle się okazuje,
że Bóg zwleka, by nas sprawdzić. Jednak ma plan, którego nie braliśmy pod uwagę. Bywa, że najprostsze rozwiązania wybawiają nas z tarapatów. Tu podpowiada, że trzeba więcej podejmować decyzje, a nie o nich myśleć. Kiedy już mamy obraną ścieżkę, konsultować to z Bogiem, czy się zgadza. Inaczej zbyt długo będziemy się motać i pogrążać. Czasu na życie mamy niewiele. Nie ma się co bać, że po drodze popełnimy tysiące błędów. Z błędów Bóg wyciąga błogosławieństwo. Jednak wzorem świętego Józefa trzeba wsłuchać się w to, co Bóg mówi i do czego zaprasza. Mniej dyskusji, a więcej działania. Mniej narzekania, a więcej milczenia. Dzięki temu unikniemy paraliżu w podejmowaniu decyzji. Zwlekając, możemy nie zdziałać tego, co konieczne. Zgódźmy się po prostu, że Bóg wie, którędy nas prowadzić i uszanujmy Jego wolność, że pragnie nas kochać bez naszej zasługi. Do zobaczenia z Panem Bogiem.